Andrzej Silczuk podcast. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejsze spotkanie poświęcamy zaburzeniom jedzenia lub inaczej nazywanym zaburzeniom odżywiania się. To jest grupa zaburzeń, która dotyka całkiem sporej części naszej populacji. Dzisiaj nie jest ona wybiórcza, jeśli chodzi o płeć, pochodzenie, miejsce urodzenia, stan posiadania. Ze mną jest dzisiaj w studiu pani dr Elżbieta Bonder. Jest to dyrektor medyczna firmy Galileo Medical i to jest takie spotkanie, ja jako dyrektor medyczny WellBe. sobie siedzimy na poziomie dyrektorów medycznych, doktorów, lekarzy. Będziemy sobie rozmawiali na ten temat. Cieszę się, że udało się Ciebie zaprosić do tego odcinka. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję za takie miłe przyjęcie. I myślę, że najważniejsze jest to, że jesteśmy lekarzami. Bo to jest nasze przeznaczenie, to jest to, co chcemy robić, to, co chcemy dawać pomoc. Mm -hmm. Powiedz mi, ty jesteś lekarką internistką, pracujesz blisko 30 lat w zawodzie, od blisko dekady zajmujesz się osobami, które zgłaszają się do ciebie po pomoc w związku z trudnościami z odżywianiem się. Tak, to wszystko jest prawda. Medycyna to moja pasja. Od czwartej klasy szkoły podstawowej marzyłam o tym, żeby być lekarzem. Mm -hmm. Wyobrażałam sobie... Też? wizual, Tak? <śmiech> <śmiech> to fajnie, to fajnie. Wyobrażałam sobie, że mam czerwone słuchawki, które wiszą Litmane na... Pewnie. Słucham? Litmany takie czerwone. Nie wiedziałam wtedy, że to litmany. No tak, ale Litman. to był taki ever, evergreen. No, no. Tak, I, no i myślałam sobie tak, że... Siedzę sobie przy biurku, mam te słuchawki na szyi i przychodzi pacjent, i jako bada. Mhm. W dzieciństwie w lekarza się nie bawiłam, to były tylko moje marzenia, i postanowiłam je, żeby się zjeździły. Tak jest. Okay. Jako lekarka internistka. Konsultujesz osoby, leczysz osoby, które mają zaburzenia odżywiania się? Co są osoby, które. Najczęściej, gdy trafiają do lekarzy, to są już na etapie bardzo poważnych szkód związanych z procesem, który jest uprzedni do tego. Czym są zaburzenia odżywiania dla ciebie? Zaburzenia odżywiania to bardzo poważna choroba. Jak wiemy, to są różne zaburzenia. Mhm. Może być to anoreksja, może być to bulimia, a równie dobrze mogą być to zaburzenia odżywiania atypowe wynikiem różnych innych albo zaburzeń psychicznych, albo też po prostu zaburzeń somatycznych, bo o nich też nie możemy zapominać. Natomiast dzisiaj rozmawiamy o anoreksji i bulimii i tak naprawdę ten pacjent do psychiatry, do lekarza psychiatry trafia w ostatniej kolejności. Najpierw chodzi do gastroenterologów do internistów, do pediatrów, Mówimy jeżeli to są... już na etapie są... poczucia chorobowości. To znaczy, bo tak, wcześniej że... pewnie dietetycy, inni tak. trenerzy personalni, inne osoby, które mają pomóc pomoc w realizowaniu celów. Tak, na początku to w ogóle y, nikt y, się tymi pacjentami nie zajmuje, bo oni jeszcze nie są pacjentami. Dlatego, że ich postrzeganie jedzenia jest takie, że Chcemy się zdrowo odżywiać, wybieramy zdrowe produkty, produkty, które są niskokaloryczne, niskiego indeksu kalorycznego, glikemicznego. Zdarza się niejednokrotnie, że osoby, które nie mają cukrzycy, a mają bardzo wielką wiedzę na temat indeksu glikemicznego, Wynika to z tego, że te osoby bardzo intensywnie czytają, słuchają, uczą się, liczą kalorie mhm. i na początku wygląda to całkowicie bezpiecznie, normalnie, no, zdrowo. W sumie brzmi tak, jak część osób, która po prostu chce zadbać o swoje zdrowie. Tak. I tak to wygląda, i jeżeli są to osoby nieletnie, to rodzice nawet cieszą się, że moje dziecko dba o siebie i jest. I jest zdrowe i będzie dobrze wyglądało, i dobrze się odżywiało, więc to nawet postrzegają pozytywnie. Natomiast po pewnym czasie zaczynają zauważać, jeżeli to są nieletni, to rodzice, a jeżeli to są osoby dorosłe, no to współdomownicy, że osoba zaczyna chudnąć. I na początku to nie jest jakieś dziwne, dlatego hmm. że to chudnięcie no, nie jest takie wyraźne. Natomiast później, jak choroba zaczyna się rozwijać, to chudnięcie następuje coraz szybciej. I to zaczyna być widoczne do pewnego momentu. Dlatego, że osoby, które są chore na anoreksję, wiedzą, że to będzie widać. W związku z tym, to co trzeba zrobić, to oversize. trzeba to szybko ukryć. Mhm. Dokładnie tak. I zaczynają ubierać się w oversize, zaczynają się ubierać na cebulkę. I tak naprawdę chudości nie widać. Chudość dopiero się pojawi, jak zaczyna być widoczna na twarzy mm -hmm. i zaczynają być widoczne kości policzkowe. To wtedy zaczynamy się zastanawiać. No tak, po twarzy nie za bardzo możemy. Twarz nie jest do schowania. Nie jest do schowania. Chociaż osoby, te, które na chorują, też mają na to, na, na to sposób długie włosy, mm -hmm. które spadają na twarz yy, i to też trochę można ukryć. Do pewnego momentu. Natomiast jeżeli BMI zaczyna spadać poniżej 15, to zaczyna być trudno ukryć. Druga sprawa, rodzice czy też współdomownicy, jeżeli to są osoby dorosłe, zaczynają widzieć, że coś się dzieje. Mhm. To, co jeszcze w zachowaniu widać Miejmy osób bardzo tak, zaczynają to, to widzieć. My też mówimy o sytuacjach, gdzie jest to zaburzenia odżywiania się są... Specjalnie używam tego zwrotnego hmm? domknięcia do słowa odżywiania, bo to tłumaczenie... Sorry, muszę taką małą dygresję tak. zrobić, ja to tak mam, że hmm. dygresywny jestem. Że właściwie to są zaburzenia jedzenia. Dlatego, hmm. że one mówią o relacji człowieka z jedzeniem, które spożywia, spożywa. My eating disorders przetłumaczyliśmy jako zaburzenia odżywiania i one funkcjonują w powszechnym dyskursie jako właśnie taki konstrukt. Ale w sumie tam nikt nikogo oprócz siebie nie odżywia. W związku z tym, jeśli już, to to są zaburzenia, odżywiania się albo po prostu zaburzenia jedzenia. My mamy fajny skillset, dlatego że Ty jesteś jako internistka, osoba, osobą, do której trafiają trochę wcześniej pacjenci niż do nas, psychiatrów, chociaż nie zawsze, czasami zwłaszcza młodsze osoby mogą trafić do psychiatrów, zwłaszcza w warunkach szpitalnych. I później jest no, problem, bo musimy wiele rzeczy spróbować połapać. To BMI 15 to też chyba nie do końca jest tak, że ono jest tym punktem, tym klifem, z którego jak się spada, to wtedy widać, że to jest choroba. Tak. To już jest bezpośrednie wskazanie do tego, żeby osoba, która spełnia nawet w na oddziałach psychiatrycznych kiedyś BMI-14, było graniczne do przyjęcia do, do psychiatrów. Jeśli było mniejsze, to nastolatki były wysyłane do oddziałów pediatrycznych. Tak, zgadza się. Jako zagrożenie zgadza się. życia. Tak, zgadza się i to jest prawda. I dlatego to obserwacja tego niedożywienia jest taka ważna, żeby nie doprowadzać do tego momentu, że to BMI spada poniżej 15. Mhm. Dlaczego? Tutaj już powiedziałeś bardzo ważną rzecz, że to nie tylko jeden jakby punkt, który mówi nam o tym, że poniżej 15 jest już niebezpiecznie, bo to prawda, to jest tak. Natomiast są też somatyczne objawy towarzyszące, i na przykład bradykardia. Bradykardia, czyli wolne tętno. Tak jest. Towarzyszy anoreksji. Tak naprawdę towarzyszy niedożywieniu, dlatego że organizm no, radzi sobie. Nie ma odpowiedniej ilości kalorii. Komórki mięśnia serca szukają rozwiązań, które, których zastępczych. Mhm. W związku z tym zwalnia się metabolizm po to, żeby móc wytrzymać nieadekwatne dostarczanie kalorii. Dokładnie tak. Tam jest największe ryzyko w nocy, kiedy tak. dochodzi do fizjologicznej, zwłaszcza u młodszych osób, bradykardii, która powinna się pojawić jako fizjologiczny mechanizm, natomiast u osób w skrajnym niedożywieniu, które już wyjściowo mają bradykardię typu 40 uderzeń serca na minutę, czyli 40 skurczów to rzeczywiście nocna bradykardia może okazać się śmiertelna. Tak, to jest prawda. I my wielokrotnie, my zresztą przyjmując pacjenta do naszego ośrodka całodobowego, zawsze wykonujemy badania wstępne. Mhm. I jednym z ważniejszych jest właśnie EKG. Galię. I no, to jest dla nas decydujące, jaka jest czynność serca w przypadku, kiedy to jest poniżej. Między 60 a 50, to jest jeszcze akceptowalne, bo tak jak powiedziałeś, jest naturalna, fizjologiczna nocna bradykardia. I ta nocna bradykardia zwykle jest 10% w stosunku do mhm. tego, jak my stwierdzamy to na jawie. Tak jest. Y więc jeżeli mamy 50, odejmiemy 5, no to mamy, 50, to mamy 45, tak? to jest jeszcze w miarę bezpiecznie. Natomiast myśmy mieli pacjenta, który przyszedł do nas y nieletni z czynnością serca wyjścią 35 mhm. więc to jest oczywiście natychmiast kierujemy do szpitala ogromne ryzyko niedotlenienia mięśnia sercowego ogromne ale jeżeli zastanowimy się i policzymy sobie że odejmiemy jeszcze i będzie zwolnienie nocne, no to może dojść do zatrzymania czynności mhm. serca. I tego w anoreksji się boimy. To są ciche śmierci nocne, mhm. wynikające z zatrzymania czynności serca. Tak jest. Bardzo ważne dwie rzeczy chciałbym zauważyć. Pierwsza, rzeczywiście w częstości rozpoznawania mówi się o tym, że bulimia jest częstszą od anoreksji, między innymi też dlatego, że część anoreksji w przyszłości może skonwertować w bulimie. I ją szacuje się na około 3% populacji. W przypadku anoreksji mówi się coś w okolicach 1,5%, 1 do 1,5% osób, które, które dzisiaj są wokół nas, mogą spełniać tego typu kryteria. Ale co jest bardzo ciekawe, w Stanach Zjednoczonych mówi się o tym, że wśród nastolatków, i tutaj celowo nie używam nastolatek, tylko wśród nastolatków, anoreksja jest drugim co do częstości występowania zaburzeniem. To znaczy, że ta częstość jest tam ogromna. I to, do czego w tej chwili chciałbym, za, co chciałbym podbić jako temat główny na chwilę, to my trochę rozmawiamy o zaburzeniach odżywiania się z perspektywy wyniszczenia. Natomiast można spełniać kryteria anoreksji, mając BMI, który jest tym takim umownym wskaźnikiem mówiącym o granicy pomiędzy zdrowiem a chorobą. W warunkach, gdy ktoś ma BMI ponad górna granica normy. Czyli ktoś może mieć BMI 27, a już spełniać kryteria anoreksji. Może tak być, może tak być, dlatego że to jest właśnie wtedy ta anoreksja bulimiczna. Tak? Mhm. Kiedy, y kiedy przychodzi faza bulimiczna, no to objadam się obiadam się ogromnie. To jest, jak rozmawiałam z pacjentami: pacjenci mogą zjeść cały tort, cały chleb, kilogram y, kiełbasy. Naraz y, nam się wydają te ilości przeogromne, no ale, jak wiadomo, y, no, zaburzenia odżywiania to jest zaburzenie relacji do jedzenia. To, co powiedziałeś, tak? Tak samo nie mamy hamulca w niejedzeniu do głodzenia, do głodzenia, które może trwać dniami, czasami tygodniami. No, mhm. bo jeżeli pacjent mówi, że je 100, 200, 300 kilokalorii dziennie, no to my możemy uznać to jako głodzenie. Natomiast w drugą stronę jest potężne objadanie. Obiadanie, którego konsekwencją jest wymiotowanie. Mhm. I wymiotowanie jest w dwóch mechanizmach. Po pierwsze, fizjologicznego. No bo jeżeli tyle zjemy, to naturalnie jest za dużo i ten odruch jest łatwy, a drugi mechanizm jest psychiczny. No, myślenie Objęcia. pacjenta, tak? Obwiniające się myślenie pacjenta, um, używające w głowie bardzo obraźliwych, krytykujących, um, um, łącznie z przeklinaniem mhm. do siebie słów. Powoduje, że prowokowanie wymiotów jest po prostu czynnością oczywistą, którą trzeba zrobić. Myślę, że tutaj też warto to uporządkować, jeśli chodzi o te definicje. Anoreksja jest zaburzeniem, które wiąże się po pierwsze z potrzebą, przymusem obniżania masy ciała. Tutaj to BMI wyjściowe nie będzie miało większego znaczenia, bo nie różnicuje. Druga cecha to jest Niechęć do przyjmowania posiłków. Trzecia to jest zaburzony obraz własnego ciała. To jest mówi się w psychologii o zaburzeniu ja, obrazu ja. To znaczy, że niezależnie od tego, jak wyglądasz, nadal nie osiągasz satysfakcjonującego wzorca, ale bardzo boisz się tego, że gdybyś przytyła lub przytył, to że ten wzorzec będzie się jeszcze bardziej oddalał. Tak, I tak. oczywiście są zmienne w kryteriach, które mówią o tych trzech miesiącach, trzech u, kobiet, u osób urodzonych jako kobiety, czyli AFAB teraz tak się mówi. Bardzo, bardzo lubię to, to określenie, czyli as female as born albo AMAB w przypadku mężczyzn. W przypadku osób urodzonych jako kobiety brak trzech cykli menstruacyjnych. Albo przyjmuje się, że u tych dziewczynek, które jeszcze nie zaczęły miesiączkować, opóźnienie rozpoczęcia miesiączkowania. To są takie kryteria myślę, że fizjologiczne. Tak, tak. Odniosłabym się jeszcze do tego, co powiedziałaś odnośnie jedzenia. To jest, jak zbieram wywiad z pacjentami, bo przyjmując ich do środka, zbieram z nimi wywiad. Oczywiście interinstytucjonalny, mhm. no ale trudno też nie zapytać o jedzenie. Tam jest lęk przed tyciem. Mm -hmm. Lęk. Y, paniczny lęk. Znaczy obsesyjny, tak. tak Możemy powiedzieć, tak. że bo on rzeczywiście jest takim lękiem, który bardzo mocno wpływa na decyzje i postępowanie. Ja pamiętam, ja też pracowałem w, na oddziale młodzieżowym wiele lat temu. Prowadziła tą klinikę pani profesor Irena Namysłowska, która do końca mojego życia będzie w wie, moim wielkim sercu, może nie takim wielkim, wielkim, ale będzie zajmowała wielką przestrzeń w tym miejscu, bo jej sposób myślenia o dzieciach i systemach rodzinnych to jest coś, co wywiera ogromne wrażenie na pokoleniach kolejnych psychiatrów. I pamiętam, że na tym oddziale 14, 15, 16, 17, 18 latkowie, tam rzeczywiście te historie były dramatyczne. To były rozmowy z pacjentkami, które ja pamiętam mam je przed oczami które potrafiły powiedzieć o tym, że przez cały dzień wypiły trochę wody a następnie zjadły ćwiartkę pomidora. To też nie do końca tak z tym liczeniem kalorii. One, oni już wiedzą. To jest do tego stopnia automatyzm, że oni potrafią w pamięci już podać mniej więcej w przybliżeniu to całkiem niezłym wartość kaloryczną konkretnej jednostki. Jak zobaczą kanapkę z serkiem, to oni dokładnie już mają dokładnie to policzone. Tak. I ona powiedziała o tym, że ta ćwiartka pomidora, którą miałam przed sobą, jak ją zjadła, to jej wrażenie przeżywania tego było takie, że ona patrzyła Pokazała wtedy swoją taką naprawdę wychudzoną, taką z meszkiem przed ramię i pokazała ją, popatrzyła na nią i powiedziała, że jak zjadłam tę czwartkę pomidora, to miałam takie wrażenie, że ta ręka mi obrasta tłuszczem. A ponieważ nie byłam w stanie wstać z łóżka, nie byłam w stanie chodzić, to leżąc na łóżku podnosiłam nogę do góry po to, żeby tym przynajmniej wysiłkiem palić te kalorie z tego pomidora. Tak, dokładnie tak. Ja mogę tutaj też podać przykład odnośnie tego, co powiedziałeś, y, zaburzonego obrazu ciała. Mm -hmm. y, to jest też tak, że jak osoby, ten zaburzony obraz ciała nie rozwija się też od samego początku. Y, zwykle z tych wywiadów, które zbieram, to jest około po roku trwania anoreksji. Zwykle wtedy ten zaburzony obraz, i wtedy anoreksja przyspiesza. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że jak patrzy osoba chora w lustro, to widzi siebie otyłą. Mhm. I logika nakazuje, tak, jak ja patrzę w lustro i widzę siebie otyłą, no to co powinnam zrobić? Odchudzać się. No i one myślą tak samo. Siedzę z pacjentką, która miała BMI-12 i mówię, to była osoba akurat dorosła. I ja mówię, Pani Patrycjo. Yy, musimy trochę poleczyć. Musimy zrobić to, to, to. Ja pacjentom uczciwie yy, zawsze przekazuję, jaki jest proces leczenia. Oczywiście bez szczegółów, bo szczegóły o jedzeniu no, to są na takim poziomie BMI nie do przyjęcia mm -hmm. i nie do I yy, pani Patrycja mówi tak. Yy, pani doktor, ja bym chciała wyglądać tak jak pani. No to ja cała szczęśliwa, że to moje godzinne mówienie o tym, co my tu będziemy robić, przyniosło sukces. Ja mówię, no to świetnie, to świetnie, bo yy, no i yy, rozmowa o liczbach, tak? Ja mówię, no to ja mam BMI 23, no to teraz zrobimy to, 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 to. Nie, pani doktor, pani jest ode mnie chudsza. Ja chcę tak wyglądać jak pani. No, tak, to jest takie projekcyjne trochę, nie? To znaczy, że widzę siebie jako w cudzysłowie najgrubszą osobę na świecie. Tak, dokładnie tak. Bulimia. Bulimia różni się od anoreksji między innymi tym, że zmiana masy ciała nie oznacza wyłącznie chudnięcia. Paradoksalnie w bulimii można wręcz przytyć, ponieważ bulimia jest. W przeciwieństwie do aneksji, która raczej działa jednokierunkowo, jeśli ma typ bulimiczny, to tam pojawiają się napady obiadania się, a one mają troszeczkę inny mechanizm i trochę inną dynamikę. W przypadku bulimi, tym, co różnicuje ją jako, jako doświadczenie, to jest właśnie napad objedzenia się, to znaczy przyjęcie ogromnej porcji kalorycznej, rzędu nie, czasami nie kilku, ale no, czasami nawet kilkunastu, w niektórych przypadkach kilkudziesięciu tysięcy kalorii. Następnie wykonywanie ze względu na ogromne poczucie winy towarzyszące jedzeniu jednego z dwóch mechanizmów kompensacyjnych albo purging type czyli sposobu na prowokowanie wymiotów lub przeczyszczanie się albo non-purging type gdzie mechanizmem kompensa kompensacyjnym będzie albo głodzenie się, albo trenowanie, przetrenowywanie czyli bez mechanicznych sposobów na opróżnienie przewodu pokarmowego zrobienie później wyrównawczej głodówki, która może trwać na przykład 2 do 2 doby, albo pobiegnięcie 40-kilometrowego kolejnego biegu, który spowoduje kolejne potencjalne kontuzje. I w tych dwóch obszarach mamy do czynienia z jedną bardzo ciekawą obserwacją. Pamiętam pacjentki, pacjentów, którzy opowiadali o tym, jak to też potrafi wam pokazać skalę dla osób, które nie miały kontaktu z zaburzeniami odżywiania się. Dla osoby zdrowej zrobienie elementu diety, i ćwiczenie niezjedzenia jest trudnością. To znaczy my w momencie, gdy chcemy zadbać o sylwetkę albo o zdrowe odżywianie się i robimy przerwę albo odmawiamy sobie zjedzenia czegoś, to buduje w nas pewnego rodzaju struggle, pewnego rodzaju przepychanie się, taką trudność. Ta, ta cecha. Tak jak powiedziałeś zresztą, mniej więcej po kilku miesiącach Eksperymentowania z odchudzaniem się, gdy zaczyna rozwijać się anoreksja, ona traci się bezpowrotnie, przynajmniej przez okres ostry choroby. Polega to na tym, że niejedzenie w anoreksji jest prostsze niż zjedzenie. I to, co my możemy czasami w małym procencie przeżywać wtedy, kiedy idąc gdzieś w jakimś cudownym miejscu, poczujemy zapach waniliowego ciasta, kołaczy, które są wyłącznie ulepkiem tłuszczu z cukrami albo jakichś pączków, tego typu rzeczy. I myślimy sobie, miałbym na to naprawdę dużą ochotę. Ja mam teraz ślinotok, nie wiem skąd to się wzięło zupełnie. Sam sobie go wzbudziłem, ale rozumiecie, o kontekście mówię. Gdyby to były lody, to bym już popadł pewnie w, w panikę. Też to też bym popadła. Chodzi o to, że w momencie, w którym odmawiamy sobie tego Możemy poczuć na miastkę napięcia, które towarzyszy osobie, która ma wymasterowane niejedzenie i przymusza się do tego, żeby połknąć, przełknąć jakiś kęs kolejnego posiłku. Tak. To wszystko zgadzam się z tym, co powiedziałeś. A ja ze swojej strony, ze z, z somatycznego punktu widzenia, to co bym powiedziała, to w bóli to, co jest bardzo niebezpieczne, poprzez to, że y, wymioty występują, mogą występować po każdym posiłku, a później to nawet wymioty bez posiłków też występują, bo już wytwarza się taki nawyk. Y, hipokalemia, y, bo, czyli niski poziom potasu. Dokładnie. To jest najczęstsza przyczyna zejść śmiertelnych bólimi. W związku z powikłaniami sercowymi. Dokładnie, bo przy hipokalemii mamy tachykardię, mhm. ale tachykardia to jeszcze jest nie najgorsza. Natomiast jak serce wejdzie w zaburzenia rytmu, migotanie mhm. komór, czy często skurcze komorowe, to są ciężkie, no, migotanie komór to śmierć. Natomiast często skurcze komorowe i to dzieje się szybko, mhm. dlatego że no, poziom hipokalemii u osób z bulimią bywa czasami rzędu 2, a minimum jest 3,5. Mhm. Nasz organizm do takiej hipokalemii nie jest przystosowany i nie umie w sposób adekwatnie szybki uzyskać. Odzyskać potas. Dokładnie. Bez podawania go na przykład w jakichś środkach, po, po, produktach. Dokładnie. No, oczywiście można go uzupełniać poprzez podanie dożylne czy y, tabletkowe, ale też w posiłkach mamy, w pomidorach, w bananach mamy dostęp tak. do, tego, do tego jonu do leczenia. Ja chętnie z Tobą zajrzę, ale jeszcze zanim to, to chciałbym z Tobą porozmawiać o przyczynach. O, bardzo, bardzo różnorodne. To, co widzimy najczęściej, to różnego rodzaju y, trudności, y, życiowe, domowe, y, m, przebyte traumy, y, ale też y, jeżeli chodzi o anoreksję, to taki y, jest y, specyficzny y, typ osoby, która jest y, perfekcyjna, mhm. y, wszystko robiąca najlepiej no i oczywiście y, musząca wyglądać y, perfekcyjnie. A wygląd perfekcyjny, który daje nam też środki masowego przekazu, to jest chudość. To jest wpływ środowiskowy. No, no tutaj, tutaj chciałbym rzucić mały granat. Mhm, dobrze. Jesteśmy w świecie, który jest światem rozpasanym. Mhm. Dopaminowo. Mhm. Kochamy przyjemność. Mhm. Jedzenie jest jedną z najprostszych, nie chciałbym powiedzieć chamskich, takich prostych naprawdę dla mózgu. Hamski jest cukier. Sposobów na sprawienie sobie przyjemności. Jest też najbardziej łatwo dostępne, bo wiadomo, o używkach możemy rozmawiać, ale z używkami jest tak, że dla tych, którzy je używają, potrzebny jest czas, środki i tego typu rzeczy. Do seksu potrzebna jest no, czasami, nie zawsze, ale potrzebna jest druga osoba, ale też kontekst i, i pewne okoliczności. Natomiast jedzenie jest tak łatwo dostępne zwłaszcza to jedzenie, które uruchamia doświadczenie nagrodowe czyli najczęściej to, które. Właśnie wiąże się z podażą cukru i tłuszczów. I o to powoduje, że rzeczywiście zaczynamy tam, fajnie nam się robi. Natomiast sama Polska, bo ile jeszcze niedawno mówiło się o tym, że liderem w otyłości na świecie były Stany Zjednoczone, zdetronizowane przez Meksyk całkiem niedawno, o tyle Polska wcale nie ma tutaj powodów do radości. Mamy blisko 60% osób w tym kraju z nadwagą. Co czwarta osoba, 25% osób wszystkich w Polsce choruje na otyłość. Otyłość nie jest ok. Nie ma fajnej otyłości, nie ma zdrowej otyłości. Ona jest chorobą. Nadwaga jest czynnikiem ryzyka choroby, jaką jest otyłość. Stworzyliśmy pewnego rodzaju dwie, dwa nurty. Jeden to jest body shaming, który jest okrucieństwem, w którym zwraca się uwagę na to, że ktoś z powodu pewnych cech zewnętrznych Bywa traktowany z ostracyzmem, obrażany, wypychany poza grupę społeczną. I to też wepchnęło w poczucie jeszcze bez, większej bezradności i odrzucenia osoby z nadwagą i osoby otyłe. Z drugiej strony pojawił się ruch ciało pozytywności, czyli body positivity, który jest pięknym ruchem, ale mówiącym o tym, że akceptujemy odmienności, ale nie chorobę. I teraz zobacz. My jesteśmy w pewnym cudzysłowie, społeczeństwem ludzi z nadwagą. Zdecydowanie. W tym społeczeństwie wymówiono nam, że, i to nie wmówiono teraz, wmawiano przez dekady, że chudość, szczupłość, a wręcz mocna e, chudość, taka skrajna chudość, jest sexy jest zdrowa, jest okej. Okay. Ten paradoks wygenerowuje w kolejnych pokoleniach poczucie przymusu, że żeby być atrakcyjnym, lubianym, fajnym, wysportowanym, to trzeba być super skinny. Czyli bardzo, bardzo szczupłym. I zastanawiam się, gdzie można by było zbudować jakąś taką przestrzeń, do, kontr, of, czyli ofensywy w stosunku do kontry, do tego, do tego ruchu, który generuje tę sprzeczność. Z jednej strony sprzedajemy. Produkty, które powodują, że ludzie tyją, z drugiej strony generujemy w ludziach poczucie winy i gorszości, żeby, że są zbyt grubi. W cudzysłowie zbyt grubi. A ludzie, którzy mają poczucie winy, zaczynają się obiadać. Tak. I wchodzimy w takie błędne koło. Natomiast y, spojrzałabym tu jeszcze y, ze, swojego, ze swojej strony, tak? Jako, jako internisty. Y, oczywiście. Mówienie o nadwadze i otyłości w sposób, że to jest szkodliwe dla nas, abstrahując od wyglądu, mhm. abstrahując od wyglądu, że to jest niekorzystne, niezdrowotne. Oczywiście tak, bo co? Zrobi nam się miażdżyca, nadciśnienie, cukrzyca, i to są choroby, które później będziemy leczyć. Żeby tego nie mieć, lub jeżeli one mają się pojawić. Ale jeżeli będziemy mieć należną masę ciała, to one mogą się pojawić, bo na przykład w genach mamy zapisane. Mamy, tak, pojawią się, tak. Pojawią się na przykład, jak będziemy mieć 70 lat, 80 lat. Więc y, nie będą dla nas aż tak dokuczliwe. Natomiast jeżeli będziemy mieć nadwagę lub otyłość w wieku 20 lat, to te choroby pojawią się w wieku 40 lat. W związku z tym długość życia z tymi chorobami i konsekwencjami y, negatywnymi tych chorób będzie dłuższa. I życie nasze będzie się skracać. Jeżeli będziemy... Jakość tego życia. Się I jakość się tego mieście. życia. Dokładnie tak. Więc jeżeli my patrzymy z tego punktu widzenia racjonalnego, zdrowo, prozdrowotnego, to te wszystkie kampanie, które mówią, mniej należną masę ciała, należną masę ciała, czyli BMI między 18,5 a 24,9, y, to jest należna masa ciała. Jeżeli w tych y, widełkach się znajdujemy, to jest dla nas bezpiecznie i zdrowo. Mhm. Natomiast jeżeli zaczynamy przekraczać normowagę i schodzić w dół albo wchodzić w górę, czyli nadwaga i otyłość, lub też w dół, czyli niedożywienie, no to zaczynamy przekraczać granice normalności i yy, normatywności. normatywności i dla naszego organizmu dobrostanu. Mm -hmm, mm -hmm. I to jest okay. złe. Czy, ja kiedyś spotkałem się z taką opinią, że to BMI to jest trochę pizna wodę i że ono zostało niedoszacowane, a że ono mogło być wyższe? No jak wszystkie normy, tak? Normy powstają na podstawie obserwacji i y, analizy y, i liczenia y, dużych y, grup. Y, ludzi mhm. I, i, populacyjnych badań. i populacyjnych badań i wtedy określamy te normy. Czyli wychodzi nam na to, że w pewnym zakresie stosunku wagi do wzrostu, do kwadratu z wzrostu, może się okazać, że w tej grupie osób częstość występowania powikłań z niedowagi lub powikłań z nadwagi jest najbardziej optymalna, w zrozumieniu najniższa tak. i że Czyli mamy takie, taką ukształtną figurę dyskomfortu. I gdybyśmy patrzyli na dobrostan, nie? to bardziej o w tą stronę. Czyli tutaj między tym 18,5 a 24,9 jest najwyższy poziom potencjalnego dobrostanu, a zaczyna on spadać po odchyleniach w lewo i w prawo. Tak. Czyli taka krzywa Gaussa. Kiedyś usłyszałem coś ekstremalnie ciekawego. Mhm. No, oczywiście, że się podzielę tym. Otóż zobacz, zresztą też to jest pytanie do ciebie, bo... Pokoleniowo jesteśmy do siebie bliscy, część osób, które nas słuchają, myślę, że też, ale myślę, że niezależnie od tego, z jakiego jesteśmy pokolenia, to są takie kwestie uniwersalne. Jak dzisiaj identyfikujemy, bo jednak mówi się o tym, że zaburzenia odżywiania częściej występują u osób urodzonych jako kobiety częściej, znacznie częściej. To nie znaczy, że nie występują u osób urodzonych jako mężczyźni natomiast myślę sobie o takiej percepcji wzorców. Wyobraźmy sobie Przejdźcie się do najbliższej galerii handlowej i zobaczcie na wystawie manekiny męskie i manekiny kobiece. To jest super ciekawe, dlatego że na manekinie męskim najczęściej rozmiar ubrania, który wisi, to jest 50, czasami 48, czyli to jest taka mocna M na L w mhm. rozmiarach. Na manekinie damskim te rzeczy, które tam wiszą, to są XS lub S. -ki. W większości przypadków. Gdybyśmy chcieli to jakoś ulokować, to znaczy, że w przestrzeni publicznej, i to jest, nie ogranicza się tylko do galerii handlowych, w przestrzeni publicznej mamy normatyzację, normalizację perspek percepcji zdrowej, atrakcyjnej figury męskiej w okolicach 24-25 nawet BMI, ale ukonstytuowanej, wyrzeźbionej, versus nie więcej niż 18 w przypadku sylwetki kobiecej. Mówię tutaj o XS-kach. I teraz, jak się na to popatrzy, to znowu przejdźmy się po ulicach. Spróbujcie zrobić taki mały eksperyment. Będziecie widywali, bo zawsze ob obczajamy ludzi czasami, raz na jakiś czas w metrze, tak. czy, w czy na spacerze. To no się zdarza, tak. idąc do teatru. Zwłaszcza, czy mają takie same buty, albo co tam. I teraz, popatrzcie na różne osoby, zadając sobie pytanie pierwsze. Czy wydają się wam na no, no szczupłe czy z nadwagą, a następnie tak chłodno ocenicie, na ile one mogą mieć, jaką mogą mieć wartość BMI. I stworzyliśmy coś takiego, że dzisiaj kobieta, która ma 23 BMI, która ma solidną, dobrą, normatywną jakość w stosunku wagi do kwadratu ze wzrostu, jest osobą, która może mieć percepcję społeczną, że ma nadwagę. Mimo tego, że ma normalną, prawidłową fit sylwetkę. I nie zagraża swojemu zdrowiu. Także to, to ma powodować, że ciągniemy ją w stronę granicznego BMI, że tam się zaczyna atrakcyjność, populacyjne zainteresowanie i powodzenie w życiu. Tak. Ja tutaj zgadzam się z Tobą 100%. To jest bardzo cenna obserwacja. I rzeczywiście, i to, co się, jak teraz słucham tego, co mówisz, mhm. to to, co sobie myślę, to to, że mm, właśnie wchodzi to w podświadomość. Takie. Wdrukowuje się. Wdrukowuje się. I my nawet nie wiemy, co się dzieje z naszą głową, i zaczynamy słuchać tego, co właśnie to wdrukowanie nam zaczyna nie mówić. Nas. Tak, i zaczynamy podejmować różnego rodzaju działania. Natomiast, a propos anoreksji, zobacz, tak jak powiedziałeś, 1,5%, tak? Ta cała medialna aktywność. Te... W mediach społecznościowych też? Tak. Nie, nie. Właśnie, właśnie chcę powiedzieć coś innego, mhm. że zobacz, jesteśmy tak bombardowani i to, co teraz dałeś, ten przykład, rzeczywiście gdzieś nam się to z tyłu głowy wdrukowuje, a zobacz, że tylko półtora procenta zareaguje. I tu jest, mówi się o czynniku biologicznym. Mhm. Ja jednak jestem zdecydowanie za tym, że to jest aż. Też, ja mam też, taką, taką perspektywę. Też. Oczywiście w skali 100% osób najmniej. w skali 100 osób, tak. mamy półtora osób, powiedzmy, gdybyśmy połączyli, to tak, około 5% osób z całej populacji ma jakieś zaburzenie odżywiania się. Bo to nie mm -hmm. tylko anoreksja, anoreksja typu bulimicznego, anoreksja typowa, bulimia, oligo, yy, każda inna forma, bigoreksji, czy alkoreksja. Ostatnio też yy, o niej słyszałem. To jest w ogóle gruby odlot, to znaczy odchudzanie się alkoholem. To już każda z tych innych form, załóżmy, że jest to około 5%. 5%. To ok. Natomiast zobacz, gdzie jest grupa ryzyka. W tej chwili ponad 50% kobiet jest na jakiejś diecie. Tak, to jest prawda. Co druga kobieta dzisiaj próbuje się odchudzać? Gdybyśmy popatrzyli szerzej, to każda osoba w tej chwili w jakiś sposób zmaga się z. Próbą regulacji swojego odżywiania się. I to nie chodzi o to, żeby pokazać skalę wspaniałej kreacji Frasera z Wielorybem w filmie, tylko chodzi o to, żeby popatrzeć na to, że my rzeczywiście dzisiaj mamy potężną grupę ryzyka przy zupełnie innym, bo ja pokazałem tą offline'ową część wdrukowywania wzorców. Natomiast my mamy właśnie tę presję medialną, która nakłada się na podłoże genetyczne, bo podłoże genetyczne jest powszechnie znane. Większość zaburzeń, które się pojawiają, mają podłoże jakieś genetyczne, jakąś podatność, która może generować rozwinięcie się tego. Tak, to jest prawda. Natomiast z genetyką to jest też tak, ja z somatycznego punktu widzenia odniosę się do tego. Były robione badania u chorych na cukrzycę typu pierwszego, mhm. która wiemy, że ma genetyczne podłoże. I były badane małżeństwa, które, i jeden, i drugi mąż, i żona, mieli cukrzycę typu pierwszego. Co, co nam to badanie dawało? Od razu powinniśmy pomyśleć, z logicznego punktu widzenia, że dzieci tych osób powinny 100% mieć cukrzycę typu pierwszego. Tak, takie, taka teza nam przychodzi do głowy. Co się okazuje? Że była tylko skłonność mhm. genetyczna, i wcale, yy, yy, wcale nie było tak, że 100% tych dzieci miały cukrzycę typu pierwszego, czyli tam był jakiś procent. W związku z tym to jest też dowód na to, że oczywiście coś w genach jest, ale nie znaczy, że to będzie stuprocentowo w ekspresji. No tak, bo tam jest jeszcze drugi czynnik, czyli wpływ środowiskowy. Tak. Z jednej strony on jest pośredni, z drugiej bezpośredni. Pośredni to jest to jak kształtują się cechy osobowości. O tym o nich mówiłaś trochę. Tak. Czyli to czy ktoś ma jakąś skłonność do zachowań obsesyjnych, czy ma jakiś poziom anankastyczności, czy takiego lęku przed trochę utratą kontroli i taką potrzebą sprawdzania, upewniania się, porządkowania pewnych rzeczy. Czyli jest taką osobą, która potrafi, ma predyspozycję do tego, żeby gdy już coś postanowi, bardzo konsekwentnie w to wejść. Z drugiej strony mamy ten wpływ, który bardziej bezpośrednio wpływa. To jest środowisko i najbliższe otoczenia, czyli na przykład warunki rodzinne, kryzys w rodzinie, rozstania, jakieś utraty, śmierci bliskiej osoby. Z drugiej strony choroby psychiczne osób w rodzinie, które też są brutalnym doświadczeniem dla dziecka, bo dziecko nie rozumie, co się stało. I no niestety też czasami wtedy czuje porzucenie. Obok tego mamy wpływ środowiska. Towarzyskiego w rozumieniu rówieśniczym, czyli wbudowywanie pewnych wzorców, zachowań od koleżanek lub kolegów. Którzy mówią, no słuchaj, co ty jesteś w ogóle, co ty nie odchudzasz się? Wszyscy się odchudzamy, mówią dwunastolatki. Tu może być wpływ dalszej rodziny. Typu babcia, która popatrzy na dziecko i powie: Wiesz co, ja nie wiedziałam, że ty możesz mieć takie grube nogi. I nagle wiesz, spada betonowa ściana drzwi na plecy tego dziecka, które w wieku 10 lat dostaje komunikat, który zostanie z tym dzieckiem na całe życie. Tak, to prawda. I tu mamy dramaty. Tak, to prawda. To, co też widzimy w naszej obserwacji, że zachowania bulimiczne częściej też występują u osób, które mają jakieś nadużycia na poziomie seksualnym. Przekraczane były granice wobec nich i... Wymioty są po prostu do agresji. Dokładnie. Takim, no tak, oczywiście. Powiedz, jak dzisiaj patrzysz na osoby, z którymi pracujesz, osoby z zaburzeniami odżywiania się, osoby, które poszukują pomocy. Też dla waszej wiedzy to jest ekstremalnie ważne, żeby wiedzieć, że zaburzenie odżywiania się leczy się zespołowo. To znaczy, nigdy nie powinna tego leczyć jedna osoba. To są zespoły multidyscyplinarne. To lekarz-internista, psychiatra, psychoterapeuta. To jest minimalne trio do tego, żeby próbować zaopatrzyć problem. Problem, który, jak sama zresztą pokazałaś, jak w naszej rozmowie z niej to wynika, jest wielowarstwowy, wielopoziomowy, z wielu różnych czynników. I teraz, gdy szuka taka osoba, która albo nas słucha, albo doświadcza w naszym otoczeniu, Niepokojących sygnałów ze, ze strony bliskiego dziecka, na przykład. Czyli na przykład widzi, że, to jest bardzo ciekawe, jeśli nastolatek lub nastolatka nagle z nietrenującego dziecka staje się dzieckiem, które bardzo chce trenować z rodzicami, to to wydaje się, że to jest świetne. Tylko zobaczmy, czy obok tego są również zachowania, które sami prezentujemy. Czyli jeśli robimy jednostkę treningową to potem dbamy o to, żeby po tej jednostce zadbać o regenerację również alimentacyjną, czyli przyjmujemy konkretny, zrównoważony posiłek, który ma spowodować, że odbudujemy sobie nadszarpnięte włókna mięśni szkieletowych, uspokoimy serce, dokarmimy, uzupełnimy glikogen. Jeśli tych zachowań nie będzie u dziecka, to to jest duża czerwona flaga. No i teraz mamy potencjalną osobę, która szuka pomocy. Jeszcze jedną czerwoną flagę bym tak. powiedziała. Yy, nie jedzenie... Razem z rodziną. Aha. A ja wezmę sobie do swojego pokoju, bo mam lekcję, bo mam, nie wiem, online spotkanie, mhm. bo mam coś. Mówiłam się z koleżanką, że Umówię. będziemy sobie jadły razem. A, albo po prostu umówiłam się z koleżanką. To ja dorzucam dużo, dużo następną flagę. Mhm. To jest po posiłku. To możecie zobaczyć, ja też wśród swoich dorosłych znajomych jestem w stanie to zidentyfikować, gdy zdarza się taka sytuacja. Pamiętam taką koleżankę, żona kolegi, która ilekroć byliśmy w jakimkolwiek miejscu, gdzie jedliśmy, w trakcie tego posiłku lub zaraz po nim wstawała i szła do toalety. Tak jest. I jeśli to się zdarza, wiadomo, to się może zdarzyć, to każdemu się zdarza, ale jeśli to się zdarza rytualnie, w cudzysłowie, przy każdym posiłku i staje się wręcz takie wyłaniające się stła, to mogą też prezentować dzieci, to jest to sygnał, który może mówić o tym, że ta osoba na przykład poszła właśnie zwymiotować. Dokładnie tak. Ważne jest, żeby wiedzieć, że w bulimii... Poziom to nie jest dobre słowo, profesjonalizmu wymiotowania jest taki. Myślę, że to jest adekwatne. Adekwatne. Tak. Potrafią osoby z bulimią wymiotować bez prowokowania, bez używania palców, bez używania sznureczków i innych rzeczy do podrażnienia gardła, tylko mają tak wyćwiczony ten odruch przeponowy, że potrafią zwymiotować z woli, i druga rzecz, bezdźwięcznie. Tak. Natomiast to, co się dzieje, to dochodzi do zmian w uzębieniu. W bulimii to możemy zauważyć właśnie po wymiotach. Dokładnie tak. Tylko trochę to, jakiś czas te wymioty muszą trwać, bo to nagle tak się nie dzieje. Początkowo żereszkliwo. Tak jest, niszczy zęby i to, co możemy zobaczyć, że naszym dzieciom lub też współdomownikom, jeśli są to osoby dorosłe, zaczynają. Masywnie psuć się zęby mhm. i inaczej wyglądać. Zbóżki też troszkę czuć. Też włosy się zmieniają. U dziewczynek mogą się pojawić zaburzenia hormonalne. Tak, no, 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 się... miesiączka. Pojawia tak. się trądzik, taki testosteronozależny. zależy. Wypadają włosy. Mhm. Albo pojawiają się myszki na twarzy. Tak. Mhm. Agresja, drażliwość. Tak. Eee, zaburzenia snu. Mhm. Obniżony nastrój, wahania nastroju. Siły mięśniowej przy wychodzeniu po schodach na przykład. Tak. Ale tutaj to potrafią, ale tutaj to potrafią osoby chore y, na rzęsach y, się podpierać i wchodzić y, po schodach, ćwiczyć. Bo y, mechanizm y, y, potrzeby spalania kalorii zdobytych, mm. y, nawet śladowych, daje napęd, jest, daje napęd potężny. Mm -hmm. Jeszcze jakieś czerwone flagi ci przychodzą do głowy? Na co, na co mogliśmy zwrócić uwagę? Zanim zrobimy no, pierwsze kroki? Ubieranie uubieranie się w oversize. Ja noszę oversize na przykład. No nie wydaje mi się. Okej, okay, no dobra, <attempting> ale rozumiem. Czyli, znaczy, jeśli... To jest fajne. Jeśli nie jest to przedmiot mody i nie występował do tej pory i ktoś nagle zaczyna zakładać takie właśnie wyciągnięte bluzy, zwykle jak stoi przed rodziną, to wkłada te ręce przed tą bluzę, żeby ją tak odsunąć od ciała. Jeśli mamy do czynienia z kimś, to, no tak mówić, ciągle mi zimno, zakłada kolejne warstwy, to rozumiem, że na to też zwracamy uwagę. Tak jest, tak jest. Okej. Okay. Co możemy zrobić, żeby uniknąć zaburzenia odżywiania się? <słuch> Myślę, że być dobrym obserwatorem, jeśli są to nasze dzieci, Aha. mieć to na uwadze z tyłu głowy, że taka choroba jest i nie można jej bagatelizować. I, I natomiast, jak jesteśmy osobami dorosłymi i mamy tylko dorosłych wokół siebie i zaczynamy widzieć, że ktoś chudnie, no to też by mi się zapaliła czerwona lampka i w jakiś sposób bym starała się tę osobę motywować do tego, żeby się skonsultowała? Powiem Ci, że ja oczywiście mam trochę challenge'ujący sprzeciw. A, ja bym jeszcze coś powiedziała, co z mojego punktu somatycznego yy, myślę, że ma znaczenie. Osoby, które. Mm, chorują mm -hmm. y oczywiście przez albo rodziców albo męża żonę, zostanie zaprowadzona do lekarza zrobimy badania mm -hmm. i robimy badania krwi mm -hmm. i co i badania krwi są idealne no, morfologia perfekt co bo są kompensa kompensacyjne stresozależne jakieś mobilizacje organizmu tak 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 wygląda anoreksja ja widziałam, nie wygląda w morfologii. Nie wygląda. W niedoborach, jeszcze nie są niedobory. Nie ma, nie ma. Organizm tak potrafi się pięknie mobilizować. A witaminy B? Średnia eee, objętość kwinki, eee, nic. nic. Nawet do BMI-14. Ja widziałam pacjentów z BMI-14. Skompensowanych. Bardzo. I, I co słyszałam albo od rodziców, albo od samego pacjenta? No pani doktor, przecież proszę spojrzeć na moją morfologię. Jest idealna. Mhm. Ja patrzę, jest idealna. Ale co się dzieje? To jest tak, jak stoimy nad przepaścią. Ona jest dobra, idealna do pewnego momentu, a potem spadnie jak w przepaść, w ciężką niedokwistość. I mm -hmm. to się stanie bardzo szybko. Czyli jest taki klif, z którego się spada tak. nagle. Kiedy przełamują się te możliwości kompensacyjne. Ja znowu, oczywiście my rozmawiamy o anoreksji nerwoza, czyli o jadło-wstręcie psychicznym. Oczywiście, że anoreksja może być wtórna do poważnych chorób hektycznych, z wyniszczeniem, gdzie może być dojść do jadłowstrętu, który nie będzie miał podłoża psychologicznego, tylko będzie wtórny np. do ciężkiej choroby układowej, np. choroby nowotworowej. Rozumiem, że to, co wcześniej chciałem cię szczorędować, ale nie ciebie, tylko to społeczne <noise> postrzeganie, to jest, zobaczcie, to zresztą chyba rozmawiałem o tym w odcinku z Olką Szczęśniak. Jest ona zresztą w stand-upie ma, ma poświęcony bit temu tematowi. My dzisiaj mamy jakąś taką swobodę do tego, żeby jednak zwracać uwagę na to, że jeśli ktoś chudnie, to nas to niepokoi. Ale czyli potrafimy podejść do kogoś i zadamy pytanie: Hej, słuchaj, Elka, co się z Tobą dzieje? Bo jakoś się tak strasznie zmizerniałaś. Czy ty coś się dzieje? Coś Ci się stało? Masz chorobę jakąś? Może masz raka? Są tego typu pytania, takie wprost wręcz momentami bezczelne. Ale z drugiej strony zupełnie nie mamy, jakbyśmy w ogóle mieli ręce związane za plecami takiej swobody, żeby zadać komuś pytanie Ej Andrzej, w ogóle co jest z tobą? Coś ty ze sobą zrobił, chłopie? 10 kilo chyba przybrałeś, no to w ogóle weź się ogarnij, nie? Czy coś się dzieje u ciebie? Ty masz jakieś problemy? W tej chwili zajadasz stres? Można by było. Tutaj nie mamy, tu mamy trochę związane ręce za plecami. I to, co jest bardzo ciekawe, to jest to, że ja bym bardziej jeszcze uczulał niż na zmiany masy ciała, bardziej bym uczulał na zmiany nawyków, bo może być osoba, która ma BMI około ba bariatryczne, ma BMI około 40, nawet waży około 140 kg przy metr 55-58 wzrostu i to jest osoba, która cierpi na potężną otyłość, ale ucieka spod noża, bariatry, chirurga bariatrycznego i zaczyna prezentować zachowania, które spełniają wszystkie kryteria zaburzenia, jakim jest jadłostręt psychiczny, mając nadal około 100 kg. I tutaj ta zmiana nawyków ma istotne znaczenie, bo ona nie umrze mając BMI 12, ona może umrzeć mając BMI 28. Na skutek niedożywienia, na skutek bradykardii, na skutek powikłań mieszanych z nadwagą i z zaburzeniami metabolicznymi. Każda zmiana masy ciała, drastyczna. nagła, drastyczna, bez opieki lekarskiej, bez kontroli lekarskiej może być bardzo groźna. Ile bezpiecznie możemy tyć na miesiąc, ile bezpiecznie możemy chudnąć na miesiąc? Bezpiecznie chudnąć na miesiąc osoby, które mają, mówimy o osobach, które mają nadwagę lub otyłość, mm -hmm. to jest maksymalnie 4 kg miesięcznie. Że można do 4 kg. Do 4 kg. Yy, a tyć. Yy. Czyli diety cud, których dwa tygodnie zrzucamy. 10-15 kg, z, z czego prawdopodobnie 1 trzecia to jest wyrzucenie wody poprzez odrzucenie soli, czyli generalnie wygenerowanie sztucznych warunków, które później tak zjojują. Są bardzo złe. Bardzo złe. A jeśli chodzi o przybieranie masy dla osoby z niedowagą to tutaj y, są całe procedury. Mhm. Bo jeżeli mamy BMI 12 jest inaczej, jeżeli jest 13 jest inaczej, Aha. jak 14 jest inaczej, jak 15 jest czy inaczej. To się z biegiem też zmienia? Czy to ma różnicę dla dzieci czy dla dorosłych, czy to jest wystandaryzowane? Y, to jest wystandaryzowane, y, dlatego że my boimy się zespołu innego, y, który mógłby się okazać śmiertelny. Więc dlatego, jak przychodzą do nas czasami rodzice, którzy, ma, którzy mają dziecko Co z ciężkim. Niwe, na przykład niska perystaltyka jelit, tego typu rzeczy. Tak, ale chodzi też o um, um, zmiany metaboliczne w organizmie, Aha. które wytwarzają się, bo organizm adoptuje się i wytwarza. Y, dodatkowe szlaki. Czyli w ketozie, y, całej tej adaptacyjnej. Dokładnie tak? tak. Szuka różnych możliwości uzyskania I ten dla bum, siebie. Ten i ten dokładnie tak. Y, I teraz y, ten organizm chory, niedożywiony jest w tych procesach metabolicznych i nagle my nie możemy go dać mu 2000 kilokalorii, jakie jest zapotrzebowanie danej osoby, a tak naprawdę osoby, która jest w niedożywieniu, to jej zapotrzebowanie jest 3600-4000, dlatego, że jest potężne niedożywienie, które trzeba uzupełnić, mhm. ale my tego nagle nie robimy. Najpierw Pacjent, który ma ciężkie niedożywienie, to dostaje kaloryczność 300 kg. chcemy pobudzić metabolizm, bo Dokładnie. ta osoba ma ekstremalnie spowolniały metabolizm. Wrzucenie metabolizm... tak dużej ilości kalorii nie byłoby w... to nie jest do przetworzenia. Po pierwsze, a po drugie, tak jak powiedziałam, organizm pracuje na innych szlakach metabolicznych. Mhm. My musimy przyzwyczaić go do tego, że my dajemy jedzenie z zewnątrz, a nie jest tylko w fazie głodzenia. Mhm. Czyli nie własnych mięśni. Na dokładnie, przykład. dokładnie tak. To właśnie te, chcemy oduczyć organizm tego, tej metody, której się nauczył z powodu tego, że jedzenia nie otrzymywał. Mhm. I to jest proces, który jest bardzo yy, yy, dokładnie kontrolowany Brzmi na każdym... Bardzo finezyjnie. No ale to jest walka o życie. No jasne. To jest walka o życie. Dlatego mówię, I my że jest to sztuka do tak? to pasowywania. To jest jakaś indywidualizacja? Jest, dlatego, że y, bierzemy też pod uwagę y, inne objawy somatyczne, które mm -hmm. pacjent ma. Dochodzi do zaburzeń hormonalnych. Myśmy mieli pacjentkę, która była z cukrzycą typu pierwszego, z bulimią w niedożywieniu z BMI 13. I w trakcie rozpoczęcia procesu odżywiania. Glikemie pewnie były w opór. Hemoglobinę glikowaną miała 13. A norma jest to tak, pięć, no, A tak. 6,5 w przypadku cukrzycy, rozumiem, unormowanej, tam jest no jakaś właśnie, granica. Tak, nie? dokładnie tak. Potężne, to znaczy, ta, ta hemoglobina glikowana jest takim wskaźnikiem, który zbiera dosyć umownie wszystkie incydenty hiperglikemii w ostatnich trzech miesiącach. Dokładnie to znaczy, tak. że jej układ metaboliczny w gospodarce węglowodanowej był po prostu zdekompensowany. Tam ona cały czas była w okolicach no, takich prawie, że około okołośpiączkowych, podejrzewam, tak. E, hiperglikemicznych. Tak, dokładnie tak i prowadzenie tej pacjentki to była sztuka. W takiej sytuacji, nie? Tak. I z drugiej strony też kontrola posiłków takich, żeby glikemia była na odpowiednim poziomie. To naprawdę była wielka sztuka, natomiast u niej były dodatkowe jeszcze zaburzenia hormonalne takie, że w czasie, kiedy my zaczęliśmy powoli wprowadzać y, żywienie do mm -hmm. to, y, to y, y, pojawiały się obrzęki. Obrzęki całego ciała. Ta y, pani, bo to Ty miała 20. Mi nerek? Y, nie. Na y, nie, Nie, nerki były ok. Y, natomiast proszę zobaczyć, my trzy razy zawodziliśmy tę pacjentkę. Ja nawet osobiście na izbę przyjęć i pani doktor na izbie przyjęć mi powiedziała tak. Pani doktor, my jesteśmy lekarzami, to mogę to powiedzieć. My sobie nie damy rady z tą panią. Proszę ją zabrać. I myśmy ją zabrali do naszego ośrodka, leczyliśmy ją. Ale. No Spomniałam się nisko, że, że to zrobiliście, ale ja za każdym razem, jak słyszę tego typu rzeczy, to. A no jak miała iść do domu? I mam osiem scyzoryków w kieszeni, które mi się naraz otwierają, bo. A no dobrze, ale. No, gdzie jak... człowiek ma szukać pomocy, jeśli no, gdzie? nie w miała iść do domu środku referencji? No nie, no oczywiście, że no, nie w domu, przecież, ona by umarła. No przecież, przecież to, by było, to było niemożliwe. No dobra, to słuchaj, zróbmy jeszcze krok do tyłu, bo potrzebuję. Mhm. Żeby to uporządkować. Zanim, bo, bo tak, mówimy trochę o takim przypadku teraz, no nie niemożliwym, one się zdarzają, ale nie jest to najczęstszy przypadek. Częściej jednak jest tak, że osoby z zaburzeniami odżywiania się trafiają w trochę w cudzysłowie lepszym stanie, o, nadal tak? nie, nieoptymalnym, ale nadal. Ten był kręży. chyba najcięższy. Powiedz mi, jak wygląda taka podróż osoby, która chyba coś jest na rzecz, potrzebuje mhm. pomocy, albo moja bliska osoba potrzebuje pomocy, zaprowadzam ją na konsultację. Tak. Najczęściej do internisty trafia? Do pediatry? Yy, tak. Jeżeli jest nieletnie, to do pediatry yy, dziecko. Natomiast, yy, jak jest osoba dorosła, to do mm -hmm. internisty. A no i zwykle oczywiście nikt wtedy nie mówi o tym, że jest jakikolwiek kłopot z postrzeganiem jedzenia, stosunku do jedzenia. Tylko, no proszę się zająć. Mam bóle brzucha, zaparcia. Mhm. Zaparcia jest najczęstszym, najczęstszym objawem, który pacjenci zgłaszają. No i oczywiście no, my, jako tak lekarze, widzimy, że jest niedożywienie, mhm. tak. No i zalecamy konsultacje u lekarza psychiatry. No z różnym odbiorem to jest. Z oborem? Zwykle tak, mm -hmm. zwykle tak. Dlatego, że pacjent potrzebuje potwierdzenia, a tak naprawdę doskonale wie, że jest chory, tylko szuka wszystkich innych wytłumaczeń, które są przyczyną niedożywienia. My mieliśmy pacjentkę, która była lekarką, i miała anoreksję. No tak, tak. To są dem to, to to lekarka, demokratyczne choroby. I lekarka nie rozpoznała u siebie anoreksji, mając BMI 14, mhm. tylko powiedziała, że ma zaburzenia gastryczne. I to jest powód niedożywienia. Czyli w zaprzeczeniu. W zaprzeczeniu całkowitym. Mhm. I Natomiast no, lekarz, czy pediatra czy internista jest w stanie rozpoznać no tak, bo niedożywienie. Proszę podać swój wzrost, a następnie zważenie tej osoby. Tutaj, oczywiście, w zaburzeniach odżywiania się przy nastolatkach jest 100 tysięcy różnych trików. Na przykład przed wizytą u lekarza potrafią wypić dwa litry wody, żeby mieć wodę w żołądku i nie wysikiwać się po to, żeby trochę podbić tą, tą masę ciała. Ja pamiętam pacjentów, którzy potrafili zaszywać w ubraniach kamyczki albo jakieś inne, piasek, obciążenia, żeby sobie dodawać tych gramów trochę. Natomiast zakładając, że no, ważenie robimy jednak w bieliźnie po to, żeby w, domu, w warunkach domowych można bez bielizny. Rzecz jasna, hmm. dla samych siebie. Natomiast jeśli robimy to uczciwie i jesteśmy w stanie zba, zba, zważyć kogoś yy, i mamy podany wzrost, to jesteśmy w stanie błyskawicznie ocenić właśnie ten wskaźnik BMI. Tak, to jest jedno. Jeżeli pacjent się wzbrania przed leka wizytą lekarza psychiatry, no to oczywiście, żeby mu to udowodnić, kierujemy zresztą, żeby też udowodnić sobie, tak? bo to nie możemy od razu zakładać, że pacjent, który ma niedożywienie, ma od razu chorobę psychiczną, tak, więc y kierujemy na różnego rodzaju badania, które Y, jasno wykluczą nam, że nie ma somatycznej przyczyny y, niedożywienia. W związku z tym ponawiamy prośbę o konsultację mhm. u lekarza-psychiatry. Wreszcie pacjent zgadza się, idzie do lekarza-psychiatry i teraz, jeżeli ma BMI do y, y, 15, y, bez bradykardii, y, to może być leczony ambulatoryjnie mhm. i powinien być leczony przez lekarza-psychiatrę. Przez psychoterapeutę, bo por, powinna być prowadzona psychoterapia równocześnie, mm. y, przez lekarza internistę i przez dietetykę. Czyli mamy cztery osoby, a psychodietetyk? Y, może być, dietetyk, może być. psychodietetyk to. Tam jest, y jest jakby różnica drobna, bo psychodietetycy zajmują się tym, tą częścią zarządzania doświadczeniem emocjonalnym wokół jedzenia. Y, Okej, okay. y, ja dorzucę, mm. bo muszę, bo się uduszę. Jeśli mamy do czynienia z osobą, Nastoletnią, mhm. to z wyboru rozmawiamy wtedy też o terapii rodzin. Oczywiście, tak. 100%. Tak. Czyli nie tylko indywidualny terapeuta, ale też terapeuta, osoba, która uświadczy psychoterapię systemową, czyli konsultuje obok tej osoby chorującej wszystkich domowników jednego gniazda, w którym mieszkają. Tak, dokładnie tak. I to jest bardzo ważne. I to jest bardzo ważne, dlatego że. Nawet jeżeli taki pacjent będzie leczony, y, chorujący na anoreksję, nieletni, będzie leczony y, i jeszcze nie dojdzie do tej do ciężkiego niedożywienia y, ambulatoryjnie, mhm. bez tej terapii rodzinnej, to, y, to rodzina nie będzie rozumiała, co myśli, co nie, czuje. Nie wiem, jak się to serduszko robi, ale ja kocham to, że mówimy o, takim, o takich rzeczach. Pacjenci, osoby cierpiące, osoby chorujące, to jest prawda uniwersalna. Oni. W gabinetach naszych są z wycinkiem swojego świata, ale oni z tego miejsca wracają z powrotem, jakby na szybko się transplantowali do miejsca, które się nie zmienia. I bardzo często w tym systemie, w którym żyją, dochodzi właśnie do różnych napięć, do różnych mocnych, mniej przejrzystych, mniej mm, bezpiecznych komunikacji. Dochodzi do, poza tym, elementem psychoedukacji. Mówi się w ogóle w terapii systemowej, że nastolatkowie, którzy ujawniają zaburzenia odżywiania się, zaburzenia zachowania, zaburzenia, no, różne depresje, czy czasami psychozy, że to są osoby, które są delegatami systemu. Czyli, że w systemie rodzinnym dzieje się niedobrze w okresie komunikacji, a oni jako te osoby najmniej odporne, najmniej tak. doświadczone życiowo. Najbardziej wrażliwe. Najbardziej podatne i wrażliwe. Komunikują o tym, że coś niedobrego się tam dzieje. Poprzez chorobę skupiają na sobie uwagę, ale nie dlatego, że im to sprawia przyjemność, tylko dlatego, że to trochę działa. I terapia systemowa pozwala na to, żeby nie tylko, żeby zdjąć trochę ogniskową z tego dziecka, które jest tam w roli dziecka, i popatrzeć na, na rodzinę jako na to, na, na każdą z tych osób i ich wzajemne relacje ze sobą, jako coś, co jest w pewnym stopniu dysfunkcyjne. Dokładnie tak. I poprawa tego yy, i praca wszystkich nad tym daje przyspiesza zdrowienie. Jeśli będą pracowali. Dokładnie mamy mamy tak. rodziny roz, po rozstaniach, mamy rodziny, które są ze sobą skłócone, nawet jeśli mieszkają ze sobą, to pojawiają się tego typu rzeczy. Mogą być osoby, które mają duże zaprzeczenie. Ja pamiętam wiele lat temu jeszcze w klinice krakowskiej dorosłą pacjentkę z anoreksją, która, która naprawdę bardzo ciężko chorowała. Ona miała około 14 BMI i wizyta jej mamy, która przyszła, przyniosła słój Jakiegoś bulionu, który miał tej grubości z, z wytrącony Tłuszcz. płaszcz tłuszczowy, więc mm. na sam widok tego my nie się zrobiło niedobrze. Następnie pani stanęła między córką a mną i popatrzyła mówiła, panie doktorze, my wszystkie w rodzinie jesteśmy szczupłe. I ja wtedy miałem wrażenie, że to jest przepychanie się ze ścianą to znaczy, że my tutaj musimy spróbować ale istnieje prawdopodobieństwo, że ten poziom zap zaprzeczeń jest też taki, że mama też była do terapii. Mama też była do wsparcia psychoedukacyjnego. Tam był też poważny problem indywidualny, więc czasami musimy się zderzyć z czymś, na co nie będziemy mieli wpływu. Elu, gdzie ciebie można spotkać? Czym ty się zajmujesz tak na co dzień? Bo słyszę, że jesteś internistką, mówisz o twoim ośrodku. Jak to wygląda? będzie no, można spotkać w ośrodku psychoterapeutycznym Jagiellonka, mhm. gdzie konsultuję pacjentów internistycznie, którzy mają zaburzenia odżywiania. Gdzie ten ośrodek się mieści? Ośrodek jest w Piasecznie pod mhm. Warszawą, a tak naprawdę to jest Piaseczno-Zalesie Dolne, bo to jest piękny teren, y, taki... Kiedyś to było zalesie dolne, ale piaseczno to wchłonęło. Mhm. Natomiast jest, jest las, jest, jest przyjemnie. No właśnie. I tak to się nazywa mało im było. Właśnie, Mało im było. A, myślę, że chcieli mieć... Y, po prostu chcieli was mieć u siebie. Tak jest, bo I, jest ładnie i zielono. I co to jest za ośrodek? Co tam się znajduje? Y, to jest ośrodek, to jest taka piękna rezydencja, która mm, przyjemnie wygląda, nie kojarzy się ze szpitalem maksymalnie możemy mieć tam 20 pacjentów w związku z tym jest to miejsce kameralne mhm. i leczące i leczące wizualne takie Czyli to jest informacje pobyt całodobowy, tak? tak ośrodek pobytu całodobowego Tak jest. w jakim wieku można tam się zgłosić y od 16 roku życia, ale tak naprawdę y, mamy też psychiatrów y, specjalistów y, dzieci i młodzieży. W związku z tym przyjmujemy też pacjentów młodszych, y, 12, 13, 14 lat także. Do, do pobytu całodobowego. Tak, do pobytu Ambulatoryjnie całodobowego. Ambulatoryjnie też, czyli w, poradnie, w jakąś poradnię macie? Tak, mamy też poradnię, y, no bo wiadomo jest rzeczą, że Pierwszy etap leczenia, jeżeli BMI, jeśli chodzi o zaburzenia jest odżywiania, bezpieczne. jest bezpieczne, no to jest leczenie ambulatoryjne. Mhm. Natomiast jeżeli jest poniżej 15, no to nie powinno się leczenie odbywać ambulatoryjnie, powinno być leczenie stacjonarne, całodobowe. I my takich pacjentów y, oczywiście zapraszamy, no ale też tak jak mówiłeś, bulimia może mieć normowagę mhm. i też się kwalifikuje do leczenia całodobowego, w związku z tym y, y, ja, bulimia też może być chorobą śmiertelną. Tak. I to też jest tak, że jest taki mit wokół bulimii, że na anoreksję się umiera, a na bulimię nie można. Oczywiście, że można. Na można. przykład z powodu ciężkich zaburzeń elektrolitowych wtórnych do no, przeczyszczenia wtóry, się. Tak. Ale też mówiliśmy o tych przecież Hipok Hipokalemii, no tak, która no jest mówię, no. wynikiem częstych wymiotów. I teraz, jeżeli pacjent jest poniżej BMI, ma poniżej 15, no to jest bezwzględne wskazanie do leczenia całodobowego. I na czym polega leczenie całodobowe? Na tym, że to, co też powiedziałeś, że ambulatoryjnie musi być to. Opieka kompleksowa, mhm. czyli lekarz-psychiatra, internista, psychoterapeuta i dietetyk kliniczny, czy też psychodietetyk, no to tutaj wymienię w zależności, jaki etap choroby jest. Mhm. Tak też w tym ośrodku, w którym ja pracuję, też jest opieka kompleksowa nad pacjentem i jest opieka lekarza-psychiatry, internisty, psychoterapeuty, ale też są różnego rodzaju zajęcia. Które y, uczą y, treningi neuropoznania, społecznego poznania, y, body image. To są zajęcia, które pokazują, y, żebyśmy się zaczęli przyzwyczajać do właściwego, żebyśmy najpierw zidentyfikowali nasz y, obraz ciała, jaki mamy w naszej głowie, a jaki jest rzeczywisty. Mm -hmm. I tutaj pacjentki przeżywają ogromne zaskoczenie. Kiedy widzą, że w ich głowach jest potężna, yy, tłuszczem oblana, otyła osoba, a mają w rzeczywistości BMI, na przykład 14, i mają wykonany obrys, i widzą, pierwszy obrys jest w ich, z ich wyobrażenia, a drugi obraz jest z rzeczywistości, yy, i widzą, jaka jest różnica. Mhm. I te obrysy yy, u wszystkich pacjentów z anoreksją wyglądają tak samo. Że jest to bardzo podobny obraz. Tak, i bardzo duża Różnicę. różnica mhm. między tym, co jest w wyobrażeniu pacjenta, a tym, co jest w rzeczywistości. E, z, mamy też zajęcia z psychodramy. Psychodrama e, życiorysowa, psychodrama reparacyjna. E, to, co czasami kryje się w historiach pacjentów, to przeróżne traumy. E, traumy. Związane z relacjami, traumy związane z nadużyciem seksualnym, z, doświadczeniami. z różnymi doświadczeniami. Tak, czasami są to traumy takie, które jak ja też czasami słyszę, bo pacjent sam się otwiera, bo raz na jakiś czas ja pacjentów badam ze strony somatycznej. No więc jak jest wizyta, to pacjent czasami różne rzeczy powie, bo, bo taką Piękne, ma potrzebę. Musi ci zaufała ta osoba. No chyba tak. A myślę, że to wynika z tego, że no, ja po prostu mm, mam taką empatię do pacjenta. Mm -hmm. A to wynika stąd, że ja chyba po to się urodziłam, żeby leczyć. <laughs> Więc ciekawe. myślę, że pacjent to czuje i może dlatego. Mam takiego znajomego, który powiedział kiedyś: Jestem chirurgiem moją, moim hobby jest chirurgia. O! Bardzo <laughs> ciekawe, ale pomyślałem sobie, że to jednak było smutne, że jednak fajnie, jak się ma jakieś inne hobby. A, Nie tak. Mm -hmm. Dobrze, powiedz mi, bo ty mówisz o ośrodku prywatnym. Tak. A ośrodki prywatne są jednak dla pewnej grupy ludzi niedostępne. A to nie do końca jest prawda. No to powiedz mi. <laughs> Dlatego, że y, y, współpracujemy też jako firma z, y, y, taką y, z, z firmą, która zajmuje się udzielaniem rad. Nazywają się MediRaty, i oni udzielają rad na leczenie na różnego rodzaju leczenia na zęby, na protezy, na... ale też inne. Do na do finansowania, do, tak. Y, nie, to jest po prostu wzięcie. Wzięcie kredytu na leczenie i jeżeli jest rozłożone na 5 lat, no to jeżeli pacjentowi przyjdzie miesięcznie płacić 300-500 zł, no to myślę, że to każdego stać na takie leczenie, to jest po pierwsze. Po drugie, wchodzimy też w sytuację pacjenta. Są pacjenci, którzy nie mają pieniędzy, bo, li, bo, no bo, 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 bo są w trudnej sytuacji, bo choroba nie pozwala im zarabiać, więc. To też może być tak, bo to jest choroba, która jest, tak jak powiedziałem wcześniej, demokratyczna, jakkolwiek powiedzieć można, egalitarnej chorobie, czyli mogą, może to dotyczyć po prostu osób, które są z systemów naprawdę z, na granicy dekompensacji ekonomicznej. Dokładnie tak. Ale my tutaj też pacjentom wychodzimy naprzeciw, i to co robimy, to organizujemy różnego rodzaju zrzutki. Aha. I te zrzutki się świetnie udają. Czyli taki Na... crowdfunding, tak? Czyli ze, ze wsparcia osób z zewnątrz. Dokładnie tak. I czasami nawet sami jesteśmy zadziwieni, bo kwotę taką, 15-16 tysięcy, pacjent potrafi zebrać w 3 dni. Miałam taką pacjentkę, która powiedziała mi tak, ja mam ogromny problem z tym, żeby, no bo niestety trzeba wtedy się uzewnętrznić. Trzeba powiedzieć, jak się nazywam, na co choruję jest na I, i nie każdy chce to też robić, tak. Natomiast jeżeli mamy do wyboru nie leczyć się i żyć w ciemności, mhm. w cudzysłowie, tak, czy też wrócić do normalnych relacji, do normalnego życia zawodowego, no to, no to czasami warto. Myślę, że warto. I co się okazało? Najpierw miała ogromny problem z tym, żeby się właśnie uzewnętrznić mhm. i żeby tą rzutkę zorganizować. A jak tą rzutkę zorganizowała i zobaczyła, że w ciągu trzech dni wpłaciło tyle osób, żeby mogła się leczyć. To powiem ci, że niesamowita rzecz, bo przyszła do mnie i mówiła, pani pani doktor. Ja sobie uświadomiłam, a miała już też zaburzenia depresyjne, lękowe, ja. miała myśli samobójcze. I powiedziała tak: Uświadomiłam sobie, ilu osobom, ludziom, którzy nawet mnie nie znają, zależy na tym, żebym żyła mm, i żebym pięknie. była zdrowa. Ja sobie myślę jednak o tym, że jest w tym taka trochę podwójność, no bo. Powszechny system opieki zdrowotnej powinien być powszechny. Mi nie daje radę. Trudno mi się wypowiadać negatywnie o innych placówkach, bo, bo nie chcę tego robić. Natomiast wiem, że to, co my robimy, robimy to najlepiej jak możemy, żeby pacjent zdrowiał, prawidłowo zdrowiał. No to ja bardzo dziękuję Ci za to, za to podsumowanie. Wiem, że jesteś hobbystycznie miłośniczką kina. Lubisz Dobre. filmy wzruszające. Tak. Tego, się, tego się dowiedziałem o kulisowo mi... przed naszym. O miłości. O miłości. Dobrze się kończące. Czyli takie, które dają optymizm. Tak, tak. Myślę, takie. że chciałbym, żeby też nasza rozmowa dawała optymizm. Zaburzenia odżywienia się są leczalne? Tak. I wyniki są cudowne, jeżeli są prawidłowo leczone. Jeżeli anoreksja jest prawidłowo leczona. To wynik jest taki, że 70% osób jest w 100% zdrowych. To jest piękne. Pamiętajcie o tym, że pewne cechy osobowości zostają. Czyli ta kompulsywność, takie działania, oczywiście one są pewną strukturą i one mogą zostać skonwertowane. Mogą zostać skonwertowane w pewnego rodzaju dbałości. Czyli, na przykład, dbałość o porządek w domu może być dbałością o dostęp do literatury, czyli wejść w taki trochę inny rodzaj kanału. Każdy, który nie będzie działał przeciwko człowiekowi w rozumieniu redukcji szkód jest bezpieczniejszy. Dokładnie jeśli tak. nie będzie działał przeciwko zdrowiu i życiu drugiej osoby. Czy jest jakaś książka? To może być dowolna pozycja literatury. Może być również literaturą romantyczną, którą ty po, mhm. zaproponowałabyś naszym widzom. Ja bym zaproponowała taką książkę Osobowość Plus Florence Litauer. Mhm. To jest książka taka lekko napisana, ale pokazująca, jak jesteśmy różnymi ludźmi, jakie mamy różne temperamenty. I jak się tą książkę przeczyta, to żona zacznie świetnie rozumieć męża, mąż zacznie rozumieć żonę, że ona nie robi mu złośliwości, że ona nie zrobiła czegoś specjalnie, tylko po prostu. Taka jest, mm -hmm. i wtedy zupełnie zaczynamy inaczej na siebie patrzeć. Ja usłyszałam od jednego pacjenta, któremu poleciłam tą książkę. Powiedział: Pani doktor, gdybym ja tą książkę przeczytał przed rozwodem, w życiu bym się nie rozwiódł. Piękne. Myślę, że my w ogóle mamy taką trudność w odczytywaniu, może nie odczytywaniu, właśnie w dbałości o to, żeby mówiąc, komunikować intencje, żeby ona była transparentna. Bo jeśli nie jest, to pozostawiamy. Drugiej osobie, trochę w niej delegujemy obowiązek odczytania naszej intencji, a to nie zawsze wychodzi, jest często przyczyną różnych nieporozumień. Gdzie jeszcze można ciebie znaleźć, oprócz Galileo Medical i Agielonki? Myślę, że głównie tutaj. Głównie tutaj. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że mogła być dla was w dużym stopniu, użyję tego słowa, karmiąca. Wiem, to taki psychologiczne, ale mówi się, że to, to niech zostawi, niech każdy z was weźmie sobie z niej coś dla siebie. Ja się cieszę, że mogłem ciebie poznać tutaj po drugiej stronie słuchawek i kamery, i że mogliśmy porozmawiać o tak ważnym temacie, jakim są zaburzenia odżywienia współcześnie. Ja bardzo dziękuję i bardzo dziękuję za taką owocną rozmowę, bo to była dla mnie wielka przyjemność. Owocowy podcast, Andrzej Sidczuk. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia niedługo.